Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers. No dobra, co my teraz będziemy tu robić? Prawdopodobnie mamy tutaj kontrakt. Hand down. No właśnie. Tylko pytanie, co to jest? Ja sobie trochę rozegrałem takich poza streamowych innych kompanii. I jeżeli wystąpią na Hezery, to my za wiele szans nie mamy niestety. W takim składzie, jakim jesteśmy. Warto byłoby zatrudnić może jakiegoś takiego gościa, Lumberjacka, żeby mieć trochę więcej ludzi. Co za gość się nam trafił? No, mógłby być lepszy, ale z braku laku. Wydaje mi się, że musimy jeszcze troszkę wydać kasy teraz na jakieś lepsze uzbrojenie. Pancerze w sumie. 20. Ktoś tu ma coś mniej? Ty masz 55, 40, 55, 60. Więc nie jest tak źle. Zastanawiam się, czy czego nam jeszcze tu ewentualnie brakuje. Drugą linię mamy. Ty masz jak słabe trochę możliwości trafiania, więc nie wiem, czy bym ci też nie dał jako drugiej broni jakiejś takiej piki albo czegoś, jakbyśmy mieli oczywiście. Tobie na łeb by się coś przydało kupić, cokolwiek. Takie coś za 13 może być. Puklesz. No daje troszeczkę defense. Ale wszyscy mają tutaj już to, co powinni mieć. Czy coś jeszcze by nam dało tu ewentualnie jakąś przewagę? No nie za bardzo widzę. ...259. Nie mamy na tyle kasy, żeby tutaj kupować więcej rzeczy. Wystarczy nam kasy tak naprawdę na 3 dni. Okej. Chyba musimy ten kontrakt jednak wziąć. Tylko teraz jak go tutaj ogarnąć? Fajnie by było generalnie, chyba że tak, zrobimy camping. Właśnie, zrobimy tak. Zrobimy camping. Zobaczmy, co mamy do naprawiania. A, do craftowania możemy coś robić. Salvage też możemy zrobić. Gatherer, Fletcher, Repair. Co mamy do naprawiania? To można by rzeczywiście powoli naprawiać. Kto jest tutaj dobry do naprawy? 30%. A, oni są po kolei, że tak powiem. Repair. Healing. Czyli tak, Wronia Furia. Niech tam naprawia. Wziąłbym rest, healing, patrol, training. Do training najlepszy jest Everald. Ma training plus 10%. Niech pozostałych tutaj. Gathering 30%. Moglibyśmy tak. Medicine, dobrze, gathering plus 50%, Stanisław, zbieraj. Hunting, żeby żywności nam nie zabrakło. Może młody wilk, hunting ma 20%. Co jeszcze potrzebujemy? Patrol to na samym końcu, training mamy. Czy ktoś ma jeszcze jakieś bonusy do training? Nie ma, tylko Everwald może trenować. Dobra, to trenuj, a czy pozostałych trenuj. Repair. A, do craftowania. Nie ma za bardzo kogoś, ale Asteroth możesz, że tak powiem, craftować. A, nie mamy czego craftować? Dlaczego nie mamy? A, bo sieć trzeba by zrobić. Okej, tak.
5 godzin to będzie zajmowało. No to jest dobrze. Salvage też można by zrobić, bo to można by na przykład przeznaczyć do... Nic z tego na mnie kompletnie nie... Jedno narzędzie będziemy mieć. Salvage. Rager, no gathering. Salvage masz dużo, 13%, bardzo dobrze. No i zostaje jeszcze do patrolu kogoś posłać. Henryk ze Skalicy, hunting. Na hunting nie ma nikogo? Ty masz hunting w tym momencie, tak? To wiesz co, to ty też idź do zbierania żarła, a do patrolu zostaje w tym momencie Asteroth. Okej, każdy ma co robić, każdy ma co robić, więc spróbujmy przynajmniej tak z 5 godzin tutaj pokampić. Stop. Kurczę, szkoda, że to znika w tym momencie, bo nie wiem ile czasu już upłynęło. Salvage 100%, heal, training, gathered. W nocy to nie chcę walczyć, poczekamy do rana. Chociaż tu się marnują te nasze rzeczy. Dobrze. Everalf is ready for a fine 87 XP. Okej. A to myślałem, że Everwald po prostu... Nie, to on sam ćwiczył i szybciej ćwiczy. Czy to są nie tak jak myślałem, że to wrzucam go do training i on trenuje innych, tylko że on sam siebie trenuje. Mamy troszeczkę żarła, medycynę mamy, ten się wyleczył. Create zero to salvage jeden piece equipment. Time to get moving. No dobrze. Czyli w zasadzie tylko ty masz jakąś tą promocję. No dobrze. Niech ja się przyjrzę tobie. Kim ty miałeś być? A, bo ty jesteś tym szlachcicem. Okej. Czyli ty miałeś tylko słabe lojalny. 10 melee skill, 15 melee damage. Minus 5 defense from each surrounding enemy. Tu ja chciałem, żebyś był duelistą, tylko taki, żeby nie być otoczonym przez wrogów. Więc na razie i tak będziesz w pierwszej linii. Na pewno trzeba ci melee defense troszeczkę podciągać. Więc melee defense na pewno. Fatigue bym ci też podciągnął. I co? Resolve masz ok. HP... Czy melee skill? Melee skill i tak masz na razie wysokie, więc ja bym cię podciągnął HP, żeby była większa przeżywalność. Troszeczkę. Natomiast z perków to się trzeba bardzo zastanowić. Nine lives to by akurat pasowało bardzo, żeby nasz dualista od razu nie padł. Ale zobaczmy. Fallback, instincts, basic training. Aha, że myślę, że tak powiem, plus 10 training w in-camp. I tak masz plus 10% training, to byś miał 20, czyli byś się szybciej, dzięki temu byś się szybciej mógł uczyć, na przykład walczyć i szybciej rozwijać. No i mniej będziesz, że tak powiem, no jeżeli ktoś cię zaatakuje, jak będziesz uciekał, to możesz przestać uciekać. Studenta, no 20% experience in battle, to nie wiem, czy warto. Crippling strikes. 33 melee range attacks i tak dalej. Alert. Plus 20 inicjatywy, nie wiem, czy potrzebujemy inicjatywę. Recover na pewno by się przydało. Nine lives. Co ty masz jeszcze dalej? Rally the troops, fortify, gifted, composure, spear wall.
Backstabber, Executioner. Muszę w ogóle się przyjrzeć temu. Smashing Shields. Ty w ogóle powinieneś mieć inną broń, ale na początek... No, na razie masz taki zaostrzony kołek. To wiele nie daje. Recover. Na razie nie potrzebujesz zupełnie. Crippling Star, Strikes. Agresywny jesteś, więc trzeba, jesteś lojalny i agresywny. No i nie lubisz tych. Więc jeżeli jesteś agresywny, to musisz mieć 9 lives. Żebyś od razu nie padł nam. To troszkę Everalda zabezpieczy przed tym, żeby zginął. I teraz się zastanawiam, czy nie zrobić czegoś takiego, bo ty miecza na razie nie mamy, tarczy też nie mamy. Od ciebie byśmy wzięli 25-40. 25-40 to daje, a to daje 15-30 armor. Zróbmy tak. Ty potrzebujesz troszkę lepszą broń, bo masz lepsze umiejętności. Ty możesz wziąć to. I tak, mniej więcej. O kurczę, żarła mamy, tylko ona jest krótkotrwałe, że tak powiem. A można tak dać? Co to daje? 2 helper for 10 tur. To nie jest całkiem złe na następną bitwę, bo można to użyć. Beach 10 do 15. Ty będziesz tego bicza używał, ale może nie tego od razu. To, co się szybko zepsuje... Co, nie możesz go wziąć? Możesz wziąć. Tak zrobimy. Bo w bitwie możecie też użyć tego, nie? A to co daje? Zobaczmy co to daje. O, gorzej. No dobrze, a to w ogóle można z tym coś zrobić? Tak patrzę jeszcze. Dobra, to wy macie jako pierwszoliniowi 12 dni, to niech zostanie. Nie mamy kontraktu jeszcze wziętego, więc spróbujmy ten kontrakt wziąć. 410, ok. No i w zasadzie mamy 200 kasy tylko. Na 2 dni. To musimy ten kontrakt zrobić. Kurczę, na Hezery. Tego się bałem trochę. Z Nahezerami się kiepsko walczy, szczerze mówiąc. Ale może się jakoś uda. A ja chcę na górce być. Okej. Dobrze. A, najlepiej było na tej górce jeszcze stanąć. I... Ale wydaje mi się, że to nie będzie takie łatwe. Tu się ukryj. Ty spróbuj wystawić tu włócznie. Ty będziesz stąd rzucał. Kurczę, jak go rozwalimy...
To może być problem, że jakiś na niego wskoczy i go zje. Bardzo dobrze. Dobrze, na razie się trzymamy. Świetnie. Ach, niedobrze. Ty na razie nie masz kogo dziabać. Czekaj. Aha, ty nie możesz się ruszyć. O kurde, niedobrze. Najlepiej jakbyś tak. Kurczę, tu by było dobrze zająć miejsce, tylko problem jest z tym. Chyba, że go wybijemy stąd. Może się uda. Zajmiemy tu miejsce, a ty możesz tu podejść, wystawić włócznie. No i tu jest niestety pewien problem. Dobra, na razie nie ma problemu. No nie róbcie tak. No, przedarł się niestety. Ten się też przedarł. O, kurde, tego się obawiałem. Nie zdążyłem tu podejść. No i to jest duży problem, moim zdaniem. Nie no, Wronia Furia, weź się w garść. Trzeba go jak najszybciej udziubać. Co on jest? On jest dazed. Pięknie. Ty podnieś tarczę przede wszystkim. A, znowu gość będzie tam próbował zjadać, kurde. Dobrze, tarcza. No, wiedziałem. Niedobrze. Czekaj tu. Dobra, tamten ucieka, bardzo dobrze. No i teraz jest pytanie, bo ty jesteś... Czy ty przetrwasz? Ty możesz przetrwać ten atak. Zwłaszcza, że tego wystraszysz. Dobra. Tak musi być. Kurczę, tu bym... Ty masz większe szanse na trafienie tego.
Dobrze. Zadźgaj tego. Tu nie masz wiele szans. Musiałbyś gdzieś tu podejść. No. No, jeszcze przetrwać tylko dwa ataki i będzie. Dobrze. Pięknie. Dobra, ten uciekł. It's over, nie będziemy go gonić. Ale mamy promocji, ale chyba nad promocjami to się będę zastanawiał między odcinkami. Kurczę, szczerze mówiąc, bardzo się bałem tej walki, bo z Nahezerami mamy jest duży problem. Ale jak widzicie, nawet kilka Nahezerów stanowi dla nas bardzo duże zagrożenie. Więc 410, o, super. Czy teraz możemy sprzedać bursztyn? Kupiliśmy za 251, możemy sprzedać za 282. Można by jeszcze bardziej na południe iść, ale myślę, że nie będę tak ten. 282. Trochę będziemy musieli handlować póki co, bo bez handlu to jest kiepsko. To jest, to można kupić, zawsze gdzieś sprzedamy. Narzędzia mamy, żarcie mamy, o panie, wszystko mamy, co potrzebujemy. Można coś craftować? Nie można nic craftować, nie mamy żadnych tych. Do craftingu, poacher, poacher. W sumie jakiś poacher by się przydał, ale mamy mało kasy, więc wiele nie zrobimy. Co to jest? Broken? O kurcze! Ale fajnie, zazwyczaj się zużywało sieci, natomiast teraz można je później odzyskiwać. Ale fajnie, to mi się podoba. Nie wiem, co tu jest do craftowania czegoś, ale nie mamy kasy na wydawanie na razie na takie rzeczy. No właśnie, niewiele mamy za bardzo kasy, żeby cokolwiek kupić. Tu jest 17-30, można by kupić co najwyżej. No, 55, 60, no 30 teoretycznie mogłoby się przydać kupić za 17. Przyjrzyjmy się promocjom może. Asterol, bardzo małe resolve masz przede wszystkim. Dlatego na drugą linię jesteś jakby pozycjonowany. Cep bojowy. Ostatecznie bicz. Cepa bojowego nie mamy. Na razie musisz... A nie, ty jesteś z pierwszej linii, bo masz włócznie. Jak to się stało, że masz włócznie? Bo nie mamy z pierwszej linii ludzi tylu. Więc dlatego musisz być w pierwszej linii. Chociaż małe resolve to ci jednak przeszkadza trochę. Zobaczmy, jakie byś mógł mieć tutaj te. Resolve plus 3 na pewno. Melee defense masz słabe, więc żeby przynajmniej wyzerować to melee defense. Coś takiego bym na razie zrobił, żebyś miał większe szanse trafiać i tak dalej. Ale zaraz, przyjrzyjmy się jeszcze na perki, bo ty miałeś jakieś czary czy coś w tym stylu.
10% resolve jako melee skill, kiedy 50% tego other whips. No ale to cleaver one handed, to musiałbyś cały czas tego używać. A ja nie wiem, czy jakiegoś lepszego bicza nie byłoby ci, no to lepiej wyposażyć, bo uszkodzenia 10-15 to jest tyle co nic. No tyle, że mamy takie rzeczy, że możemy disarm robić z drugiej linii i tak dalej i zadawać krwawienia, więc to by było niezłe, żeby... Może tak by trzeba było zrobić. Ciebie dać do drugiej linii, ty jesteś w pierwszej. Ty oddaj tą włócznię. Ty będziesz miał lepszą, to będziesz mógł troszkę lepiej tutaj działać. Tarczę, puklerz możesz dać tobie. Ragena się na razie sprawdził póki co, przeżył znaczy się. Ty jakbyś miał bicz i na przykład sieć z tyłu wspomagająco. Sieć trzeba będzie jeszcze naprawić, to później zaraz będziemy naprawiać. I wtedy jakby ci wziąć perka, co ty masz jeszcze? Lookout, Vision, to może nie. To jest ciekawe. Nie wiem, z czym to jest, z czym to się je zupełnie. Ciekaw jestem to sprawdzić, ale to sobie może między odcinkami spróbuję wybrać i sprawdzę tak na szybko, że jakby to było zupełnie coś głupiego, żeby nie tracić tego perka. Student, Alert, Bugs and Birds, Crippling Strikes, Nine Lives, Fast Adaptation, Adrenalina. Chociaż nie wiem, czy... No, Scatching jest fajny, ale 10% Resolve, tylko ty masz Resolve 27. No to masz 10%, to jest 2,7. To masz 2,7 dodatkowo do melee skill. Czyli zamiast 58 będziesz miał 60 tylko przy użyciu tego, więc nie wiem, czy to się tak za bardzo opłaca. Aczkolwiek chciałeś jako postać z biczem, więc to by tak pasowało. Ja na razie na pierwszy ten to albo to, albo ten Mold Carrion, żeby zobaczyć, z czym się to będzie jadło. Więc taki jest plan co do ciebie. Stanisław Jagiellon. Nie, ja myślę, że ja to chyba przemyślę pomiędzy odcinkami. Będzie krótszy może, chociaż ja wiem. Zamiast zrobić krótszy odcinek, to możecie posłuchać mojego ględzenia na sam koniec. To też jest niezły, niezły pomysł. Parę minut mogę poględzić. Ty chciałeś łuk, no ale na razie do łuku masz daleko. Trzeba by kupić dopiero łuk. Plus 2. Na pewno bym cię podciągnął fatigue. Tak. I chyba range defense by trzeba było ci podciągnąć jako łucznikowi takiemu. Masz perki do broni zasięgowych. Poacher's Arm 12 range skill 25%. No to jeżeli chcesz łuku używać, no to w takim wypadku jeszcze łuku nie mamy, ale Poacher's Arm będzie jak najbardziej dla ciebie. Nine Lives, Pathfinder, Adrenalina, Fast Adaptation też się może przydać. Slinger's Spin. A możemy w ogóle tu kupić tego? Móc to możemy, ale nie możemy. Bo łuki są strasznie drogie. No dobra. To tu mniej więcej wiem, jak tutaj to rozdysponować. Teraz tak. Wronia Furia. Ty jesteś tym inwentorem, wynalazcą. Niby lubisz walczyć na bliski kontakt, tylko ty masz pewien problem z... Słabe melee defense masz. Minus 4. Więc trzeba by ci podciągnąć melee defense. I w zasadzie tyle. Ale mógłbyś walczyć... Znaczy z drugiej linii jest idealnie na razie tobie walczyć. Tylko że sztyletem nie będziesz walczył niestety. Sztylet możesz mieć. Gdzie jest Wronia Furia? Sztylet możesz mieć. Na razie to nie jest sztylet, ale możesz mieć, żebym pamiętał, że ty chciałeś mieć sztylet.
Dlatego, że no właśnie. A z perków, jak można cię wzmocnić tutaj z Melee Defense? Unarm Training, Slingers to nie. Student Alert, Nine Lives, Bugs and Belts. Mogłoby ci się przydać Bugs and Belts, Recover niekoniecznie, jak będziesz w drugiej linii, dlatego że wtedy mógłbyś sobie... Aha, non-two-handed to jest zaraz. Tu extra back slots, tu kary. To nie, to fast, quick hands bym myślał, a nie bugs and belts. To, czy ty w ogóle makasz quick hands? Kurczę, ty nie masz perków do tego, do sztyletu. Toporek byłby dobry, ale ty w pierwszej linii to nie będziesz, kolego, walczył w żadnym wypadku. Więc trzeba tu skompilować dla ciebie takie umiejętności. Perki jakoś ci tak od razu nie dają tutaj przewagi. Oprócz Nine Lives, ale inicjatywa, Unarmed Training. To tak średnio. Chociaż damage jest HP plus inicjatywa. Podzielić przez 4. Czyli... HP plus inicjatywa, czyli masz 56 plus tam 90, no to masz 140 mniej więcej. To 30 coś, 35 byś miał damage. A taki pitchfork dużo lepiej zadaje uszkodzenia, więc nie wiem, czy w melee defense to jest w takie rzeczy warto dawać. Knockback, smackdown, wind up skill, prepares to knockback, buff opponent next swing. Pytanie, czy to się, że tak powiem, z bronią zasięgową, taką jak na przykład pitchfork z drugiej linii, czy to się jakoś łączy? Tego też nie wiem, bo jakby się łączyło, to by było fajnie, bo wtedy można by ci dać, nie wiem, jakiś coś z drugiej linii, żebyś walczył. Dać ci perka smackdown i byś wtedy po prostu gościa jakiegoś mógł ogłuszać, czy w ogóle. Smashing shields. Gifted mash, fortified mind, true believer, tools. Perki to ci bezpośrednio jakoś tutaj niestety nie dają w tym momencie przewagi, te pierwszopoziomowe. Więc nad tobą się muszę zastanowić. Pewnie nie będzie to dagger albo axe. Ale zobaczymy, coś wymyślimy. Natomiast młody wilk ma bonusy do nocnych tych, night o plus jeden vision w nocy. Natomiast masz kiepskie w ogóle range skill, więc ty za bardzo nie jesteś w stanie tutaj cokolwiek robić. Rat catcher, ty masz perki do sieci, net repair, więc w ogóle bym zrobił tak. Ty z tą siecią daj sieć wilkowi, a tą sieć naprawimy, żebym ja pamiętał, że młody wilk jakby ma te perki, tak, alert, adrenalina, first intern, to nie wiem, czy to w ogóle jest fast intern. To by mogło się przydać, zwłaszcza, że ty masz strasznie wysoką inicjatywę, dlatego, że jakbyś z drugiej linii atakował, to automatycznie możemy w następnej turze jakiegoś groźnego oponenta najpierw dziabnąć, nie? Fast adaptation to na pewno nie z taką bronią, bo to zabiera 4, no jesteś w stanie tylko raz dziabnąć, więc nie jesteś w stanie dwa razy dziabnąć piką. Więc fast adaptation ci nic nie daje. Slinger spins, tak jakbyś slingera chciał używać. Też nie widzę tutaj czegoś bezpośrednio, tak. Henryk ze Skalicy. Drogi Henryku, ty jesteś... Chciałeś miecz i tarcza. Na razie mieczy nie mamy, więc masz to, co masz. Tarczę masz. Natomiast małe resolve. No właśnie. Resolve da się podciągnąć. Perki masz do inicjatywy,
Adrenalina, Fast Adaptation, Crippling Strikes, Colossus, Recover, Lookout. No, pod inicjatywę. Też masz Netripper. Czyli w zasadzie ty też powinieneś się siecią, że tak powiem, posługiwać. A, to żeby naprawić sieć, to trzeba dopiero mieć ten Netripper. To i tak trzeba komuś dać właśnie coś takiego. Bo inaczej to będziemy musieli kupować. No dobra. Myślę, że się już zgadałem trochę, ale tak też chciałem, żebyście widzieli mniej więcej mój tok myślenia. Więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał i zapraszam do następnych. Trzymajcie się, cześć.